Gratuluję. Gratuluję w imieniu pani premier i swoim własnym odznaczeń wyróżnień. Gratuluję też nieobecnej tutaj w imieniu pani poseł Joanny Szczepińskiej. Składam serdeczne życzenia w dniu waszego święta. Gratuluję panie komendancie takiej wspaniałej placówki, jaką jest Szkoła Policji w Słupsku. Szkoła, która staje się liderem tego typu placówek na skalę europejską i nie tylko. W tym dniu warto też pogratulować wam, policjanci, bo my w Polsce czujemy się bezpiecznie. Będąc to nasze 85% Polaków czuje się bezpiecznie w swojej życiu. A najbliższe okolice, w tym miejscu, w okolicie Słupskim, 95% wyraża taką opinię. Bez waszego trudu, waszego poświęcenia, pracy codziennej, byłoby to niemożliwe. Nie ma sprawnego państwa bez sprawnych służb mundurowych. Jak już przed chwilą oczytywany liście pana ministra Mariusza Błaszczaka wspomniano, przeznaczyliśmy 6 miliardów na modernizację służb mundurowych. Chcemy docenić wasz wkład, trud, poświęcenie dla ojczyzny. Nie byłoby to możliwe bez waszych rodzin, tu dzisiaj tak już się zgromadzonych i obecnych, którzy niosą, dają wam nadzieję, dają wam wiarę, że to, co czynicie, jest ważne i warte. Ojczyzna jest z was dumna. Jeszcze raz gratuluję wam wszystkim wyróżnień oznaczeń. Życzę miłego świętowania w takim wspaniałym dniu. Niech ten dzień trwa i ziemi. Dziękuję bardzo.